Cześć, witam wszystkich na moim kanale Mama Skrapuje. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać mój kolejny album, jaki wykonałam. Jest to albumik, do którego okładkę wykonałam z jeansu. Konkretnie z moich starych jeansów, do których już niestety nie wchodzę. Ja te jeansy w ogóle miałam wyrzucić, bo do sprzedania nawet się nie nadawały, bo już były zniszczone. Ale w momencie, kiedy zaczęłam robić albumy, pomyślałam sobie, że fajnie jest zrobić okładkę z materiału. Jest to coś innego i coś, co nas tak naprawdę nie ogranicza, bo ten materiał jest dużo większy niż okładki, które są dostępne, lub arkusze papieru, z których możemy wykonać okładki. Więc to jest jeans. I ja ten jeans przykleiłam. W ogóle okładka jest taka, ona jest dosyć szeroka, tak? Tu jest wąski, szeroki album. Tu zamyka się na magnes. Ja Wam powiem, ile tu dokładnie mierzy. Na wysokość on mierzy, tak, 13. No, miało być 13 cm, ale chyba ta okładka trochę grubsza mi wyszła. 13, powiedzmy 1, no ale to w szczegóły nie będziemy się wdawać. Tu mamy 19 cm oraz grzbiet ma 6,5 cm. Ja ten jeans przykleiłam na kleju. Już Wam powiem, w ogóle szukałam jakiegoś kleju, którym można materiały przyklejać właśnie. I gdzieś w internecie poszperałam, znalazłam taki klej. Uhu. Nie wiem, uhu. Klej uniwersalny, którym w zasadzie można wszystko kleić. Tu nic nie pisze, ale tu gdzieś pisało. Zastosowanie: drewno, tworzywa sztuczne, ceramika, szkło, metale, skóra, gumy, materiały włókiennicze, filc, korek, tektura, czyli w zasadzie, przepraszam, w zasadzie wszystko. To mamy taką tubkę. Nie wiem, na ile to jest wydajne, bo ona była pełna. Ja przyklejałam tylko ten jeans. No, jeszcze jakieś drobiazgi w innym miejscu, ale większość poszło tu. On jest, jak widać, już trochę zeszło tego kleju. Nie jest chyba raczej bardzo wydajny. On jest przeźroczysty. Coś napowietrzona ta tubka jest. O, dobra, wyjeżdża. Dobra, ja sobie to wyjdę może do czegoś, bo nie będę sobie zaklejać. W każdym razie, no, tak wygląda tubka. Śmierdzi jak butapren. Jest przeźroczysty. Jak wysycha, to w ogóle go później jest bezbarwny. Ja to przykleiłam, nie pozostawił żadnych nierówności tutaj. Wydaje mi się, że dosyć dobrze się przykleił ten materiał. Jedynie co, ja sobie te brzegi tu rogi. Nie pomyślałam, żeby jakoś to przykleić. I tu nie wiem, czy widzicie, ale takie wybrzuszenie jest. Tu chociażby mogłam taśmę dwustronną przykleić, to wtedy jakoś ładniej to by wyglądało, no ale cóż. Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi, prawda? Więc może o samej okładce. Oprócz jeansu mamy przyklejone cyrkonie. Cyrkonie. Tu jest taki łańcuszek. A ja to w jakiejś pasmanterii kupiłam. Też przez internet, oczywiście. Tu jest papierowy kwiatuszek na kleju na gorąco. No, tu resztę wszystko na kleju na gorąco już na tym materiale kleiłam. No magiciem to nie wiem, czy mi to wytrzymało. Więc to już jedyny jest taki minus, że wtedy na okładce, żeby coś przykleić, no to też trzeba z klejami pokombinować. To też jest przyklejone na kleju na gorąco. Po prostu przykleiłam taką jakby rączkę do otwierania. Tu jest podklejony jeszcze piankami. Tu są dwa magnesy. Tu i tu. I powiem Wam, że nawet to się trzyma.
Z tyłu nie mam nic. Mam jedynie moje logo, które ostatnio sobie stworzyłam. To jest po prostu naklejka. Naklejona na karton jeszcze. A w środku mamy... Co mamy? Na okładce mamy kieszeń. Pojemną, bo jest kieszonka robiona na piankach. Tu zrobiłam też na piankach takie okienko, żeby łatwiej sobie odgiąć tą kieszonkę. Dwie maty takie obustronne. Mamy jedną zaklejoną. Tym razem poszłam w czarny papier, bo już jakiś czas chodziło za mną rozrobienie albumu z czarnego papieru. Bardziej mi się podobają takie albumy. I teraz tak, mój nowy patent. Takie spinacze. Ja to w ogóle kupiłam w Lidlu z takim zestawem, który omawiam w jednym z innych filmów. Ja Wam tu podlinkuję w ogóle ten filmik. I w tym albumie właśnie wykorzystuję niektóre rzeczy z tamtego zestawu. W zasadzie to ten zestaw mnie zainspirował do zrobienia albumu. Dobra, ale gadu. Tu mamy książeczkę. To jest, powiedzmy tak, ale zamiast tą rzeczki mam spinacz. Do tego możemy przypiąć tą książeczkę, tak? Tu możemy coś napisać, możemy przykleić zdjęcie, możemy przykleić cokolwiek. Możemy jeszcze tu podpiąć coś innego, jakieś, nie wiem, inne zdjęcie, bilecik, jakiś, nie wiem, jakieś różne skarby, prawda? I teraz tak, tu mamy otwieranie, tasiemka, to jest wszystko na magnes. To mamy po prostu karty. Tak, można sobie tu przykleić zdjęcie. Tu zdjęcia wchodzą. Akurat to zdjęcie, co mam, to jest 10x15, więc jak widzicie, no... można 10x15 przykleić, ale ja tu mieszane zdjęcia tak naprawdę zaplanowałam. 9x13, 10x15 też można. I jeszcze tu mamy coś takiego, tak, tu się otwiera. To jest po prostu karteczka przyklejona. Tu można też coś przykleić. Serduszko na piance jest. I to jest też na magnesie. Tu jest magnesik przyklejony. I znowu ten sam patent, czyli no tym razem nie książeczka, ale karteczka. No z racji tego, że to jest czarne. Nie wiem jeszcze, czy to będzie dla mnie, czy komuś to sprezentuję. Na razie jeszcze nie sprzedaję albumów, więc zbieram. W każdym bądź razie takie karteczki na notatki. Nie wiem, fajna sprawa, takie spinacze ozdobne. Muszę w ogóle poszukać jakichś innych. Tu mamy na tasiemkę zawiązywaną taką książeczkę. Można wkleić zdjęcia. Tu wchodzą nam zdjęcia, no 10 na 15 tak na styk, więc bardziej 9 na 13, chyba że sobie poobcinamy. No, bardziej 9 na 13. Spinacz, można coś przypiąć sobie, tak? Te pianki nieszczęsne, które były trochę wymiętolone, ale nawet, powiem Wam... Coś się dało z tym zrobić nawet. Nie jest tak źle. Tu mamy kieszonkę. Dwie maty. Jak widać różne. To jest 10 na 15. To jest 9 na 13. I taga mamy. Możemy tu coś napisać. Przykleić. Tak, kolory. Właśnie takie złote, czarne, białe. Nie wiem, bardzo mi się podobają takie kolory. Proste, a efektowne. Tu mamy po prostu magnesik. Na magnesiku. Tak. Karta taka. I tu mamy maty na zdjęcia. Możemy wrzucić więcej zdjęć. Tu znowu spinacz. Robiłam tak, żeby na każdej stronie taki spinacz był. Następna strona to klapka na magnesik i tu się nam też otwiera.
Tu można przykleić zdjęcia. Tu jest kolejny magnesik i mini książeczka ze spinaczem przyklejona na magnesik. To są taśmy washi, też z tego zestawu. Tu mamy belly band z takim okienkiem tylko na piankach. Tu raczej dużo się nie zmieści za tym belly band, więc dam dwie maty tylko. No i oczywiście mamy taga z książeczką. Kolejna strona to jest klapka z kieszonką, która postanowiła się odkleić. Tu. Kieszonka jest przyklejona na piankach. Nie wiem, może za dużo napchałam do środka. Po prostu. Tu mamy trzy maty, nie, cztery maty. Może przesadziłam trochę, nie wiem, stwierdziłam, że skoro jest na piankach, to trochę się tu zmieści. Może się przeliczyłam. Tak. Tu nie jest książeczka, tylko taka książeczka. Nie książeczka, inaczej otwierana książeczka. No. No, może trochę za dużo tu napchałam, ale to znaczy, że albo może tak ją trzeba wsadzić. Tu mamy czarną stronę po prostu. Dodam dwa magnesy, żeby mi się to zamykało. Na tyle, żeby tu nie obcierało. Tu magiczna strona. Znaczy się, no magiczna. Taka śmieszna. Mam harmonijkę na magnesiku. Tak, tu taki uchwycik sobie zrobiłam. W środku można coś nakleić, można coś przypiąć albo wsunąć po prostu. To jest tylko tak wsunięte. Tak. Chodź tutaj. Tak. To jest dosyć wąska ta przestrzeń, więc tylko malutkie zdjęcia. Z tej strony nie ma nic. No tutaj jest tylko papier, żeby to ładnie wyglądało. Tu mata na zdjęcie. Zdjęcie wielkości w sumie, nie wiem jakiej. Po prostu dałam tu coś, co będzie rozmiarowo pasowało. Pod to można oczywiście podkleić zdjęcie. I ostatnia strona okładkowa. Wykorzystałam ten notesik, który był w tamtym zestawie. Tu zrobiłam kieszonkę zamykaną na taką tasiemkę. Tasiemka ze względu na to, żeby ten notesik nam się nie wysuwał. Ja tu zrobiłam taką głęboką kieszonkę. Tu jest przeźroczyste, tu jest papier przyklejony, cyrkonie. No i jest notesik. Ja tu przypięłam po prostu taką tą naklejkę, ale tu można cokolwiek z tym zrobić. Notesik taki dosyć prosty. Ale on tu mi tak pasował, no, że stwierdziłam, że go jakoś tu wykorzystam. No i zamykamy. Tu jest po prostu naklejka tylko, bo jakbym tu więcej dała, to te karty nie zmieściły mi się tu. To było właśnie robione z myślą o tym, żeby nie kolidowało mi z tym notesikiem. No i reszta jest tylko i wyłącznie czarna. Tu jest przyklejony ten łańcuszek. Tu w sumie można jeszcze coś przykleić do tego. A tu tylko serduszko, tak najprościej, bez żadnych bajerów. Taki album mi się wydaje fajny prezent dla jakiejś nastolatki. Przynajmniej ja bym chciała dostać coś takiego, jak gdybym była nastolatką jeszcze. Tak, jeszcze jedna rzecz. Ja Wam w końcu nie pokazywałam, z jakiej kolekcji papierów to zrobiłam. To są papiery te actionowe. Nie, z tego to chyba nawet niewiele wzięłam, ale mam te dwa bloczki.
takich basics. Większość wziąłam z tego właśnie. Tu już okładka odpadła. Ale na przykład te karty, o, te karty wziąłam stąd. Tylko te pozłacane, co były. Z tego, tak, i jeszcze któreś z paseczki pozłacane, albo z tego to było. Z tego chyba też coś brałam. Jakiś jeden arkusz. No w każdym bądź razie z tych arkuszy korzystałam właśnie. I tu chyba tyle, tak? Tak mi się wydaje. Proste, a efektowne według mnie. Ładnie to wygląda. Ja lubię takie proste albumy. Chociaż muszę spróbować coś bardziej zdobnego też. No, także tak wygląda mój albumik. Ciekawa jestem, jak Wam się podobał. I co o nim myślicie. Także piszcie, komentujcie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dzisiaj się z Wami żegnam i dziękuję, że jesteście i że oglądacie moje filmy. Do zobaczenia.